Witam Państwa, to jest program Dzień Dobry Kłodzko. Dziś gościem w studiu jest Tomasz Duszyński. Dzień dobry. Dzień dobry. Autor wciągającego kryminału pod tytułem Glac, ale wiemy, że już jutro premiera nowej powieści z serii Glac, Kraj Pana Boga. To jest kontynuacja wcześniejszej historii, czy będzie to całkiem odrębna część? Kontynuacja wcześniejszej historii, zresztą pod tytułem jest Kraj Pana Boga, wciąż Glac jest na pierwszym miejscu w tytule, więc chciałem, żeby rzeczywiście Kłodzko, które skrywa bardzo wiele tajemnic, nie tylko zresztą Kłodzko, ale i cała ziemia kłodzka, żeby znalazła się w kolejnych tomach przygód no, dwóch bohaterów tak naprawdę, i Wilhelma Kleina, i Franca Koszeli, takiego wachmistrza lokalnego właśnie z Kłodzka. No myślę, że pociągniemy ten temat przez jakiś czas, tak mam nadzieję. A do jakich czasów przenosimy się w tej historii i to będą tylko ci bohaterowie z poprzedniej części, czy pojawią się również nowi? Pojawią się oczywiście nowi bohaterowie. Pojawi się Franz Koszela, czyli ten wachmistrz kłodzkiej policji, który jest dosyć niepokorny i okazało się, że już w pierwszej części skradł troszeczkę moje serce pisarskie i dostał dosyć dużą rolę. I co tak naprawdę chyba ucieszyło też czytelników, bo z tych reakcji, które cały czas otrzymuję od tych, którzy przeczytali już Glac, czyli tą pierwszą część całej serii, Franz Koszela okazuje się numerem jeden niemalże. No oczywiście, tak jak i Klein ma swoich ulubieńców. Przeniesiemy się troszeczkę w przód, nie bardzo, bo tylko rok, 1921 rok, zaczynamy akcję w pobliżu Zieleńca. Tak naprawdę cała historia jest osunta wokół morderstwa Sabine Hunfeld, to jest córka znanego importera kłodzkiego cygar. No, zaginęła w 1916 roku w pobliżu Zieleńca. Po 5 latach okazuje się, że ta sprawa znów pojawia się na tapecie kłodzkiej policji, nie tylko kłodzkiej policji. Jako autor cały czas trzymam się Kłodzka, Glac mamy w tytule, więc do czegoś do to zobowiązuje, natomiast chcę podróżować razem z moimi bohaterami, no i oczywiście też z czytelnikami po Kotlinie Kłodzkiej, po ziemi kłodzkiej, więc pojawimy się w pobliżu Zieleńca to raz, ale pojawimy się także w Dusznikach Zdrój, bo na początku rzeczywiście pojawiają się też wachmistrzowie, asystenci policyjni właśnie z Dusznik Zdroju, więc myślę, że też nowi bohaterowie, którzy się tam pojawią, też skradną serca czytelników. Między innymi, to może powiem, Gabriel von Magnis to jest taka postać historyczna, tak, którą Państwo być może wszyscy znacie. Nietuzinkowa postać, którą ja także się zainteresowałem i umieściłem ją także w powieści. Ma swoją drugoplanową być może rolę, być może pierwszą planową, to się Państwo przekonają sami. Natomiast uważałem, że warto wspominać takie postaci, które bardzo dużo zrobiły, nie tylko dla ziemi kłodzkiej, ponieważ śledząc historię Gabriel von Magnis możemy się przenieść między innymi do Gliwic, gdzie w 1928 roku stała się tak naprawdę policjantką, bo pomagała policji tamtej miejscowej, zajmując się między innymi przesłuchaniami dzieci, kobiet, no tych powiedzmy z najstarszego zawodu świata, no ale musiał być ktoś, kto pierwszy tak jakby będzie miał ten kontakt właśnie z takimi osobami. I poświęciła tak naprawdę całe swoje życie pomaganiu ludności żydowskiej także, więc chciałem, żeby gdzieś tam jej postać zaistniała i mam nadzieję, że Państwo polubicie tę postać i wybaczycie mi to, że umieściłem postać historyczną właśnie w powieści. W wielu recenzjach Pana poprzedniej książki czytelnicy wskazują, że bardzo umiejętnie przeniósł ich Pan do dawnego Kłodzka. Czy w tej książce też możemy się tego spodziewać? Taki był mój zamiar. Gdy Pani pytała o bohaterów, to wymienię nam oczywiście Wilhelma Kleina, czyli kapitana śledczego wojskowego, ale też wachmistrza Koszele, ale tym bohaterem, który moim zdaniem jest najważniejszy, pojawiać się będzie w kolejnych tomach, także w tym, który jutro będzie miał premierę, jest oczywiście Kłodzko, czyli ten dawny Glac. Ja uwielbiam to miasto, staram się tutaj być dosyć często, zresztą tak jak dzisiaj przyjechałem do Państwa. Zresztą zawsze powtarzam, że w cieniu kłodzkiej twierdzy coś się rozgrywa. Tym bardziej z przyjemnością zobaczyłem widok za oknem Państwa studia. Czyli studio się podoba. Studio jak najbardziej się podoba, tak jak Kłodzko, więc Kłodzko odgrywa tę rolę. I co mi się też jeszcze podoba na spotkaniach autorskich, nie tylko na spotkaniach autorskich, piszą do mnie ludzie, którzy
którzy przyjeżdżają specjalnie do Kłodzka po lekturze powieści, więc to jest jakby wyznacznik tego, że osoby, które nie znały Kłodzka, chcą je poznać. A niektóre osoby z Kłodzka mówią, że poznają też miasto na nowo, mimo że żyją tu już od bardzo, bardzo dawna, ale okazuje się, że nie znały go na tyle, żeby móc powiedzieć, że znają Kłodzko dawno. Właśnie miałam pytać o to, czy po tej lekturze właśnie czytelnicy odwiedzą Kłodzko, żeby zobaczyć miejsca, o których pan pisze. To też jest dobry zabieg, również promocyjny dla miasta. Ja myślę, że tak. Zresztą miałem na spotkaniu też jedną autorskim, pani do mnie podeszła i mówi, pokreśliłam strasznie pana książkę. Oczywiście jako autor się bardzo spociłem, stróżka potu pobiegła wzdłuż kręgosłupa w dolną część, mniej szlachetną moich pleców. Zastanawiałem się, co się dalej wydarzy. Pani powiedziała, pokreśliłam razem z mężem pana książkę po to, żeby podkreślić te miejsca, które chcemy zobaczyć. Przyjechaliśmy specjalnie do Kłodzka, specjalnie pociągiem, wysiedliśmy na stacji. Przeszliśmy się tymi ulicami, którymi przechadzał się właśnie Klein czy Koszela i tych takich informacji od czytelników jest coraz więcej, więc rzeczywiście myślę, że promocyjnie mam nadzieję, że przysłuży się temu, żeby Kłodzko też było rozpoznawalne. Jest chyba rozpoznawalne coraz bardziej wśród czytelników właśnie kryminałów, nie tylko kryminałów, więc tą cegiełkę do promocji tak wspaniałego miasta zawsze miło mi dołożyć. Właśnie jeśli chodzi o Kłodzko, to które miejsca pan szczególnie podkreślił w książce? Są takie, czy jednak jest to całe miasto? Czy Starówka głównie? Ja staram się błądzić w różnych kierunkach. Pierwsza część, nie wiem czy Państwo jeszcze czytali, być może nie, to zachęcam oczywiście, skupia się przede wszystkim na samym Kłodzku, więc tutaj możemy podróżować oczywiście po magistracie Kłodzka, gdzie miała siedzibę policja ówczesna GLAC. No oczywiście też po Starówce, troszeczkę po twierdzy. Twierdzy na razie jeszcze nie ruszam, ponieważ chcę jej poświęcić osobną część, taki spoiler dla Państwa. To znaczy, że będzie trzecia część serii GLAC. Tutaj też nie chciałbym zdradzać. Chciałbym, żeby to było niespodzianką dla Państwa i żebyście odkrywali razem ze mną to Kłodzko, które przedstawiłem w drugiej części GLAC Kraj Pana Boga. Tak jak powiedziałem, Kłodzko cały czas będzie tym miejscem, z którego będziemy wyruszać w różne podróże, ale zwiedzimy też troszeczkę tej ziemi kłodzkiej. Natomiast tutaj kilka obiektów zwróciło moją szczególną uwagę i na pewno moi bohaterowie będą błądzić różnymi zakamarkami tego miasta. Dlaczego warto sięgnąć po tę książkę? Trudno jest autorowi zawsze powiedzieć, dlaczego powinien sięgnąć po tą książkę osoba, która chce przeczytać, czytelnik. Ja myślę, że jeżeli ktoś rzeczywiście szuka historii ciekawej, mocno osadzonej w realiach, w scenografii dawnego miasta, którego być może nie zna, chce poznać być może Kłodzko na nowo, ale przede wszystkim szuka powieści, która będzie wciągająca, tak jak pani powiedziała, cieszę się, że pani to zauważyła, na tym mi zależy, to myślę, że się nie zawiedzie i spędzi kilka ładnych godzin na podróży razem właśnie z tymi bohaterami, razem ze mną po ulicach tego miasta. Dziękuję panu bardzo za rozmowę i zapraszamy do lektury. Ja także dziękuję bardzo za rozmowę. Pozdrawiam mieszkańców Kłodzka, no i oczywiście zapraszam do lektury GLAC Kraj Pana Boga. Dziś moim państwa gościem w studiu był Tomasz Duszyński.